Spektrum chorób, które tutaj leczymy, jest dość szerokie. Przede wszystkim są to choroby alergiczne, no i oczywiście przede wszystkim astma. Przyjmujemy dzieci na leczenie od 3 roku życia i w zasadzie nie ma górnego pułapu wiekowego. Jeżeli ktoś jest na tyle sprawny i nie cierpi na przewlekłe choroby układu krążenia głównie, nie ma przeciwwskazań do zjazdu, to wówczas takie osoby są poddawane leczeniu w kopalni soli. W trakcie takich pobytów leczniczych pacjenci poddawani są ćwiczeniom, są to zarówno ćwiczenia oddechowe, jak i ćwiczenia ogólnokondycyjne, ogólnousprawniające. Poznała wiele koleżanek nowych. Razem z paniami opiekującymi się grupą bierze udział w zabawach przez nie organizowanych. Są to przeróżne zabawy, równie ruchowe, jak i manualne. Rodzice najczęściej informują nas, że ta zachorowalność u dzieci, które bardzo często musiały przyjmować leki i antybiotyki, ta zachorowalność po prostu zmniejsza się. To znaczy częstotliwość zapadania na choroby jest dużo rzadsza. Pacjenci do nas powracają rokrocznie, niektórzy nawet 2 razy w roku. Leży mi się oddycha, jestem tu 4. raz, nie z przymusu, tylko z własnej woli, bo mi to pomaga.